Szanowni Państwo, jesteśmy po roku 2020, prawie roku bardzo trudnym dla budżetu miasta, roku, który z niezależnych od nas powodów, tak trzeba to powiedzieć, sprawił, że ambitne plany, które mieliśmy przed przystąpieniem do zeszłego roku, zostały zrealizowane tylko w części. Czyli kiedy mówiliśmy o tym, że będziemy mieć największy budżet historii, 0,5 miliarda inwestycji, zupełnie nie spodziewaliśmy się tego, co nastąpiło w kolejnych miesiącach i pandemia, która cały czas trwa, którą walczymy, cały czas ma wpływ na to, jak ma się kondycja budżetu miasta Opola. Dlatego też przygotowaliśmy raczej konserwatywne podejście do przyszłorocznego budżetu. Konserwatywne, kierując się przede wszystkim intencją bezpieczeństwa tego budżetu. Tego, żeby on był możliwy do wykonania, a jednocześnie, żeby to, co piszemy, to, co umieszczamy w dokumencie, rzeczywiście w trudnym roku, który w przyszłym roku taki może być, miało miejsce, miało mieć możliwość realizacji. Na sytuację budżetu miasta najbardziej wpływa oczywiście sytuacja międzynarodowa i sytuacja ogólnopolska. Sytuacja covidowa doprowadziła do spadku dochodów mieszkańców, spadku dochodów przedsiębiorstw, spadku inwestycji. Jak Państwo wiecie, w kwartale drugim pierwszy raz od 30 lat zaraportowano spadek produktu krajowego brutto, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, i być może będzie tak w czwartym kwartale. Zatem ten rok 2020 będzie pierwszym rokiem w historii Polski od 30 lat, w którym nastąpi spadek produktu krajowego brutto. Tak złego roku, jednym słowem, jeszcze w historii Polski nie było i to nie było. To przekłada się na sytuację budżetową miasta Opola. Miasto dysponuje tylko tymi pieniędzmi, które ma od mieszkańców. My sami pieniędzy nie tworzymy. Wydajemy to, co mamy od mieszkańców, to, co dostajemy również w postaci transferów z budżetu centralnego na pokrycie zadań zewnętrznych, zadań zleconych, zadań, które realizowane są przez nasz samorząd na rzecz mieszkańców. I przygotowując projekt budżetu, wiemy już, że jeżeli chodzi o poziom wykonania dochodów podatkowych w przyszłym roku, jeżeli sprawdzą się założenia Ministerstwa Finansów, a na takich bazujemy, to dochody budżetowe w sensie dochodów z transferu PIT-u będą na poziomie sprzed 2 lat. Czyli mamy regres, zakładamy regres, cofnięcie się 2 lata wstecz do roku 2019, a i to w kontekście sytuacji, która ma mieć miejsce, również nie jest informacja pewna, może być jeszcze gorzej. Czyli wracamy do tych dochodów bieżących budżetu, które były 2 lata wcześniej, co jest kłopotliwe w sensie jednocześnie tego, że musimy utrzymywać poziom wydatków miasta na tle roku 2021, czyli odpowiednio zwiększony z wszystkimi konsekwencjami, które w ostatnich miesiącach czy ostatnich latach dokonywały się naszą decyzją, bo decyzją rządu. Podobnie sytuacja niestety zła dla budżetu miasta jest z subwencją oświatową. Subwencja oświatowa w roku 2021 ma być niższa niż w roku 2020. Tak Ministerstwo Finansów zdecydowało dla miasta Opola. Czyli pomimo tego, że rosną udziały czy rosną wydatki miasta na oświatę, również subwencja oświatowa będzie mniejsza. Wydamy więcej, a dostaniemy mniej, więc tym bardziej budżet miasta jest jeszcze bardziej napięty i trudniej jest go zrealizować. Dodatkowo mamy do czynienia z wysoką inflacją, która jest najwyższa od lat i najwyższa w Europie. Ta inflacja prowadzi do zwyżki cen, którą obserwujemy. To nie jest tajemnicą, że mamy najwyższe ceny prądu w Europie, że rosną również ceny za wodę, rosną za inne media, również rosną ceny dóbr czy produktów, które kupujemy, dlatego mieszkańcy oczekują, pracownicy oczekują również pieniędzy na wzrost wynagrodzeń, które kompensowałyby wzrost tych cen. Natomiast rząd też z góry od 3 lat prowadzi politykę taką, w którą decyduje za samorząd, komu te podwyżki dać, i te podwyżki w tym roku, które uwzględniliśmy w budżecie miasta, trafiają zgodnie z decyzją rządu. Znowu do najmniej zarabiających.
Nie dajemy tym, którzy dokształcają się, podnoszą swoje kwalifikacje, są pracownikami ambitnymi i bardzo zaangażowanymi w pracę, ale decyzją rządu musimy przede wszystkim podnieść pensje pracownikom najmniej zarabiającym. Robimy to trzeci rok z rzędu, stąd płace spłaszczają się i w Urzędzie Miasta i w jednostkach miejskich jest coraz więcej pracowników, którzy są bliżej tego wynagrodzenia minimalnego, ale możliwość finansowania wzrostu płac w samorządzie jest pożerana właśnie przez te pieniądze, które muszą być transferowane do pracowników najmniej zarabiających. Kosztem oczywiście tych, którzy w tej grupie nie są. Oni się swoimi zarobkami zbliżają do pracowników najmniej zarabiających. Na ten efekt zwracaliśmy już wielokrotnie wcześniej. Druga rzecz to pracownicze plany kapitałowe. To jest taka oferta, która pojawiła się, propozycja, która pojawiła się w działaniach rządu, która również ma objąć samorządy od nowego roku, 2021. Ja parokrotnie zwracałem się do pana premiera również na konferencji bezpośredniej naszej z konsultacjach z możliwością odsunięcia tego terminu, bo jest to dodatkowy wzrost wydatków w mieście. Natomiast nie brakuje w tej chwili decyzji rządu o tym, żeby te plany kapitałowe miały się przenieść o parę miesięcy do przodu, czyli żeby odroczono wdrożenie tego rozwiązania. W skrócie Państwu omówię tą rzecz, żebyście Państwo wiedzieli skąd i dlaczego jest to wyzwanie dla samorządów. Dlatego, że pracownicy od nowego roku mają możliwość decydowania o części swoich dochodów, bodajże o 2% tych dochodów, do których urząd czy pracodawca ma dopłacać kolejne 1,5% i te pieniądze nie trafią do kieszeni pracowników, czyli pracownicy od nowego roku dostaną, jeżeli zdecydują się przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych, a jest to dobrowolne. Więc jeżeli pracownicy się zdecydują przystąpić, więc dostaną pensję mniejszą, ale za to większa kwota pieniędzy trafi na tak zwany fundusz. Fundusz, który w przyszłości być może będzie stanowił podstawę ich emerytury. Ja upraszczam cały proces, żebyście Państwo jakby zobaczyli, na czym to działa. Więc w przyszłości być może dostaną to jako wypłatę do emerytury, czyli na większą emeryturę w przyszłości będą mogli liczyć ci, którzy teraz rezygnują z jeszcze większej części swojej pensji, a w zamian za to część do tej pensji dołoży im urząd. Oczywiście my jako pracodawcy, jako urząd musieliśmy zapewnić takie pieniądze w budżetach poszczególnych jednostek, więc to jest kolejny wydatek bieżący, który musimy ponieść i nie wiemy, w jakiej on będzie skali. Natomiast musimy go zapisać w budżecie i to również zabiera już i tak mniejsze pieniądze, które mamy. Oczywiście złośliwcy mówią, że z tymi PPK będzie tak jak z OFE, że dzisiaj to są nasze pieniądze, a za chwilkę się okaże, że te pieniądze trafią gdzieś na jakieś konto w ZUS-ie i tyle je będziemy widzieli. Niemniej taki mechanizm zaproponował rząd i parlament przyjął to w odpowiednich ustawach, więc to powinno zmienić się od 2021 roku i to przygotowaliśmy w projekcie budżetu. Oczywiście bardzo niepokojące dla nas jest to, co się w tej chwili również dzieje w polityce polskiej, polityce międzynarodowej. Mam na myśli spór o budżet Unii Europejskiej. W ostatnich latach miasto Opole finansowało swoje inwestycje z pieniędzy unijnych. Jak w większości samorządów w Polsce nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w samorządach jest niewielka. Również tak jest w Opolu. To jest kwota około 20 paru milionów, taką założyliśmy na 2021 rok. To są teoretycznie pieniądze, które moglibyśmy w ciągu roku wydać na inwestycje. Nam udawało się, jest to kwota niewielka przy 300-200 milionach inwestycji, które do tej pory realizowaliśmy, więc nam w ostatnich latach udawało się zwiększyć skalę inwestycji. Dzięki temu miasto się rozwija, dzięki temu więcej osób ma pracę, dzięki temu firmy działające na rynku w Opolu i nie tylko i z okolic mają zlecenia i w ten sposób wszyscy na tym korzystamy, ale jesteśmy w uzbiegu końca obecnej perspektywy finansowania unijnej. Ona ma się skończyć do 2023 roku, więc większość pieniędzy już w ciągu konkursów wydatkowano i trudno tutaj o nowe źródła, więc źródłem takiego dodatkowego finansowania ma być ten budżet covidowy, specjalny budżet
Unii Europejskiej, z którego Polska ma otrzymać też ogromną kwotę, która mogłaby trafić, tego oczywiście nie wiem, ale mogłaby trafić do samorządów z całej Polski na inwestycje i wydatki. Więc spór o ten budżet stawia samorządy polskie pod ścianą, bo nasze skromne nadwyżki operacyjne sprawiają, że za chwilkę nie będziemy mieli z czego realizować inwestycji, jeżeli nie będzie szybkiego rozstrzygnięcia dotyczącego budżetu Unii Europejskiej, takiego, który da również możliwość korzystania samorządom w Polsce, to skala inwestycji miejskich będzie w najbliższych 2-3 latach, a nie wiem, czy nie mówimy również o sporze, o budżet unijny na kolejną perspektywę finansową, skala inwestycji będzie znacząco mniejsza. Znaczy perspektywy wtedy nie są złe, są to perspektywy beznadziejne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, po to, żebyście Państwo wiedzieli, jakimi wyzwaniami się na rok 2021 mierzymy. Oczywiście rząd w tym roku zapewnił samorządom dodatkowe finansowanie w postaci funduszu inwestycji samorządowych, z którego Opole dostało między innymi 31 milionów złotych. Za to dziękowaliśmy. Tylko należy pamiętać, że to były również pieniądze unijne, tak zwane covidowe. Pieniądze, które trafiły do wszystkich samorządów, to były pieniądze oparte o finansowanie unijne, więc również trudno sobie wyobrazić powtórzenie tego mechanizmu w kolejnym roku przy tym sporze, który w tej chwili obserwujemy. Oczywiście uczestnikiem tego sporu nie są samorządy, tym bardziej nie jest samorząd Opola. Chcę tylko Państwu pokazać, jakie ryzyka, jakie niebezpieczeństwa przed nami stoją, bo obok tych wydatków, które ponosimy na wzrost płacy minimalnej, na pracownicze plany kapitałowe, to również takie zagrożenie inwestycyjne dla nas jest. I oczywiście, a jeżeli dodamy do tego tą coraz gorszą sytuację w subwencji oświatowej, która jest rok do roku mniejsza dla Opola, a przecież wynagrodzenia nauczycieli wzrosły, koszty utrzymania prądu, ciepła, inwestycji w oświacie również rosną, to niestety nie wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, to jest taki instrument, który został utworzony w ostatnich latach w miejsce schetynówek, ale miasto Opole w tym funduszu uczestniczyć nie może. Miasta wojewódzkie są z tego funduszu wyłączone, więc Opole jest wyłączone i my z niego korzystać nie możemy. Również apelowałem o to, żeby miasto, jak inne miasta wojewódzkie, nie było traktowane jako gorszy podmiot, ale miało możliwość uczestnictwa w tym funduszu. Takiej możliwości na razie nie mamy. Kto wie, może to się po naszych apelach, bo nie tylko ja apelowałem samorządowców, zmieni. Także perspektywy na rok 2021 są trudne. Sytuacja jest niepewna. W związku z tym przygotowaliśmy projekt budżetu, który ma charakter konserwatywny. Taki, który w ciągu roku zakładamy, jeżeli będzie dobra sytuacja, będzie mógł być korygowany. Będziemy prosić radnych o korekty, tak żeby wprowadzać bądź nowe zadania, bądź nowe wydatki, albo po prostu więcej pieniędzy do tego budżetu, gdyby okazało się jednak, że te obawy o PIT, o dochody mieszkańców, te obawy o inflację nie są prawdziwe, ale dlatego też wolimy zrobić to w ciągu roku, niż dzisiaj obiecywać trochę gruszki na wierzbie i budować ambitne plany, kiedy niepewność co do roku 2021 jest duża, nawet przy założeniu, że dotrze do nas szczepionka covidowa. Ta niepewność nie jest wcale mniejsza, dlatego wolimy w ciągu roku, jeżeli będzie taka potrzeba, dokonywać korekt, niż zapisywać rzeczy, które potem się nie sprawdzą w rzeczywistości. Przechodząc do liczb i do samej prezentacji. Szanowni Państwo, pierwszy wykres pokazuje wielkość założonych wydatków na przyszły rok. Nie ma wzrostu rok do roku. Jest 1 350 000 000, to jest projekt, 351 500 000, to jest 500 tysięcy, to jest projekt na rok 2021. To jest projekt wydatków budżetu miasta. Zakładamy, że budżet w 2020 miał wydatki na poziomie 1 300 000 000, więc jest nieco większy wzrost, ale pamiętajcie, że ten wzrost, ten rok 2020 jest obniżony względem pierwszych planów. COVID pomniejszył skalę wydatków mniejszych, szczególnie tych inwestycyjnych, stąd ta kwota jest mniejsza niż planowana.
Zobaczymy to pod koniec roku oczywiście, jak to się ułoży, ale zakładamy, że około 1 300 000 000 wydamy w roku 2020, natomiast w 2021 zakładamy, że wydamy 1 351 500 000 złotych. To są perspektywy, które mamy w projekcie budżetu, który dzisiaj Państwu przedstawiłem. Jeżeli chodzi o zadłużenie, zadłużenie jest na poziomie wyższym niż w roku 2014. Wtedy ono było na poziomie 35,8%. To jest ten pierwszy rok, kiedy zacząłem pełnić funkcję prezydenta miasta. W tej chwili zakładamy, że po wykonaniu tego 1 351 000 000 dochodów, zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 45,7%. Zadłużenie jest wyższe, ale mówiłem o tym już wcześniej Państwu wielokrotnie. Po pierwsze, to jest imponujący program inwestycji, który realizujemy stosunkowo niewielkim poziomem zadłużenia. I oczywiście szczególna sytuacja tego roku, kiedy my zdecydowaliśmy się utrzymać funkcjonowanie na podobnym poziomie jak zakładany pomimo COVID-u miejskich jednostek, czyli Miejskiego Zakładu Komunalnego, Ogrodu Zoologicznego, Teatru Lalki czy Aktora, Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, Galerii Sztuki. Mógłbym te instytucje wymieniać tak, żeby utrzymać miejsca pracy. Niestety te instytucje notują mniejsze wpływy, jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży biletów, stąd to również wpływa na wielkość i saldo zadłużenia. Jest to rozwiązanie jednak w mojej ocenie lepsze niż pozbawianie ludzi pracy, drastyczne cięcia, które sprawiłyby, że być może na tym wykresie saldo zadłużenia byłoby parę procent mniejsze, natomiast smutek i cierpienie tych osób pozbawionych pracy na pewno nie rekompensowałaby tego, że statystycznie mamy lepsze samopoczucie. Nie chodzi o statystykę, chodzi o ludzi. My prowadzimy politykę miejską z pełną odpowiedzialnością za ludzi, z którymi współpracujemy, z którymi prowadzimy sprawy miasta, i rozwiązanie związane z zwiększonym deficytem budżetu jest po prostu moim zdaniem sprawiedliwsze i lepsze. Jeżeli chodzi o budżet ogółem, w stosunku do 2015 roku porównujemy z 640 000 000, te wydatki budżetowe urosły nam, tak jak mówiłem, do 1 351 500 000 złotych, co jest dużą kwotą. Jesteśmy w gronie 25-26 największych budżetów w Polsce. To jest bardzo dobry wynik, bo często miasta porównywalne do nas wielkością mają budżety mniejsze bądź budżety na poziomie porównywalnym. To oznacza, że pieniędzy w budżecie głównie dzięki tym zewnętrznym środkom europejskim po prostu przybywa. Dzięki temu możemy pięknie rozwijać miasto i realizować wiele inwestycji. Jakich to za chwilkę Państwu powiem. Planujemy w przyszłym roku wydać 348 743 647 złotych na inwestycje. Byłaby to kwota, która jest wyższa od tej, którą uda nam się najprawdopodobniej zrealizować w tym roku, więc jest to dalej imponująca kwota. Przypomnę, że na inwestycje wydawaliśmy 71 000 000, więc jest to kwota bardzo duża. Natomiast jeszcze raz powrócę do tego, co będzie w latach kolejnych, to oczywiście czas pokaże, w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej, czy powrócimy jako kraj na ścieżkę wzrostu gospodarczego, czy spadnie nam inflacja, a przede wszystkim, czy będzie dostępny budżet unijny dla nas, czy wykluczymy się z Europy, pójdziemy drogą polexitu i pójdziemy w kierunku Białorusi. W zależności od tego będziemy budować scenariusze na rok 2022, 2023 i kolejne. Najważniejsze inwestycje, to co bardzo szybko rośnie, co Państwo obserwujecie, to centrum siatkowe przy Opolu Głównym. Wartość zadania szacowana na około 70 000 000. Planujemy w 2021 roku wydać około 28 000 000 złotych, prawie. Inwestycja ma dobre tempo, ogromne znaczenie dla, myślę, rozwoju miasta. I cieszę się, jeszcze raz to powtórzę, cieszę się z ostatniej dotacji, jaką otrzymaliśmy z aglomeracji opolskiej, po decyzji o zwiększeniu budżetu aglomeracji przez zarząd województwa, wspólnie z sąsiednimi gminami, z Dobrzeniem Wielkim, z Gogolinem, z Krapkowicami i z Pruszkowem, pozyskaliśmy ponad 28 milionów złotych do budżetu miasta akurat na tą inwestycję, więc to odciąży
odciąży nasz miejski budżet, więc cieszę się z tego obrotu wypadków. No i tego, że za mniej więcej półtora roku do dwóch lat będziemy mieć gotowy duży, fajny obiekt w centrum miasta, który w połączeniu z planowanym placem przeddworcowym w tamtym miejscu przypomni, przywróci rangę głównemu placowi, kiedyś głównemu placowi Opola i bramie wjazdowej, wizytowej do miasta. Za taką bramę wchodzi Dworzec Główny. Przebudowa centrum przypadkowego dróg w rejonie Opole Wschodnie. Opole Wschód możecie Państwo oglądać, jak prace trwają. Tempo zadowalające, szeroki front robót. Widać, wykonawca stara się dotrzymać terminu, który jest przewidywany gdzieś na koniec lata przyszłego roku, może początek jesieni przyszłego roku. Duża inwestycja w całości na 193 miliony, ale tu macie Państwo podaną inwestycję jeszcze z projektem łącznie ITS-u, czyli inteligentnego sterowania ruchem, projekcie, który chcemy wprowadzić mniej więcej za dwa lata w Opolu. Też bardzo duże przedsięwzięcie, 40 bodajże 8 skrzyżowań, które będą ujęte w cały system zarządzania światłami. No, takie wejście w XXI wieku organizację ruchu. Środki zewnętrzne, dziękuję oczywiście również w tym wypadku Unii Europejskiej, dzięki którym te pieniądze są. Sama przebudowa centrum przyjazdu, sposób poruszania po mieście, między innymi otworzy ulicę Kośnego. Jednokierunkowo na razie, w przyszłości planujemy dwukierunkowo, ale to będzie wymagało dalszych prac infrastrukturalnych. Ułatwi dojazd do choćby uniwersytetu, szpitala czy sądu, no i przede wszystkim do powstającego po sąsiedzku Centrum Usług Publicznych, które też rośnie. Więc duża inwestycja, duże wydatki w 60% finansowane przez Unię Europejską i duża zmiana w sposobie komunikowania się przez miasto, włącznie również ze zmianą przy Dworcu Głównym. Myślę, że za dwa lata czeka nas troszeczkę taki rozgardia w komunikacyjny, ale docelowo ma być dużo lepiej. Chwilkę się przystosujemy i po mieście się będzie sprawnie wyglądało. A szczególnie mam tu na myśli przejazdy autobusem i przesiadanie się. Opole Zachodnie, wartość zadania 40 milionów, ale to jest wartość całego dużego zadania, które jest finansowane w ramach projektu dofinansowanego przez aglomerację opolską, znowu środki unijne. W przyszłym roku chcemy wydać około 4,5 miliona, 4 milionów 300 tysięcy, w zależności od zaawansowania zadania. Natomiast całe centrum przesiadkowe przy Opolu Zachodnim będzie kosztowało około 11 milionów złotych. Takie są mniej więcej kwoty z przetargów. Zobaczymy dokładnie, jak podpiszemy umowę po przetargu. Natomiast w ramach tego zadania zrobiliśmy również dwie kładki piesze, między innymi, czyli kładkę tą imienia Halupczoka i również kładkę imienia Ireny Sendlerowej, również była remontowana z tych środków, więc dwie ważne inwestycje i modernizacje, plus ulica w dzielnicy Wrublin, nie pamiętam w tej chwili, Sołtysów, ścieżka rowerowa i modernizacja chodnika. I centrum przesiadkowe, pani prezydent Stenicka nie podpowiada, przy Opolu Grocowice. Tak. Kolejna inwestycja duża, która się dzieje, która również zmieni wizerunek miasta, budowa centrum usług publicznych. Wiele powodów do tej inwestycji, żartobliwie zawsze mówię, ostatni nowoczesny budynek administracji zbudowali Niemcy w 1934 roku w miejsce Zamku Piastowskiego. Trzeba odejść od tej historii, zbudować zupełnie nową administrację i również jej wizerunek. Stąd powstaje Centrum Usług Publicznych, wspólna inwestycja samorządu i rządu, bo powstają dwa budynki, własnością jednego będzie Rada Rząd, Skarb Państwa. Tam się odnajdą służby administracji podatkowej, natomiast w naszym obiekcie będą te działy, które zajmują się z obsługą usług publicznych, pracą z klientami. Chodzi o to, żeby odciążyć zabytkowe centrum od ruchu, intensywnego ruchu, również ułatwić dostęp do takich usług i skoncentrować je w jednym miejscu, tak żeby nie generować kosztów związanych z podróżą, przemieszczaniem się po całym mieście. Inwestycja idzie do przodu dynamicznie, powstaje przy ulicy Pileckiego. To również nasza inicjatywa, żeby to w takim miejscu było, przy takiej ulicy, żeby również tą historię piękną przypominać.
Myślę, że będzie przyjęta przez mieszkańców z zadowoleniem, no i będzie służyć nam w kolejnych latach. Do oddania w 2022 roku, w przyszłym roku planujemy wydać 47 milionów złotych. Prace idą, jeszcze raz powtórzę, dobrym tempem, więc wszystko wskazuje na to, że taką kwotę wydamy. Najfajniejsza inwestycja, mówię najfajniejsza, dlatego że z prezydentem Zychem jesteśmy od początku przy tej inwestycji. Jeszcze kiedy pracowaliśmy przy okrąglaku, to podjęliśmy prace związane z możliwością adaptacji cieplaka na ten obiekt sportowy. On miał wcześniej przeznaczenie zupełnie inne, historyczne, z sentymentem wspominam, ale takie pierwsze centrum zakupowe, centrum handlowe, taki Solaris na ówczesne warunki, bo tak to wtedy wyglądało, kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy w takich boksach prowadzili swoją działalność, a jeszcze wcześniej sklep meblowy. Dzisiaj mamy Solarisa, więc cieplak może pełnić inną funkcję i funkcję sportową będzie rekreacyjną, będzie prowadził, a mówię o tym z takim uśmiechem, bo często sobie mówimy, że najfajniejsze są inwestycje dla ludzi. Nie drogi, ale drogi oczywiście mają swoje zalety, ale inwestycje dla ludzi, czyli takie, w których spędza się czas, w których się rozwija, kształtuje. Często robi się rodzinnie, więc budowa hali cieplaka sprawia mi naprawdę ogromną satysfakcję i radość. Cieszę się, że ten projekt powstaje w ten sposób, jest realizowany i że jest tak wielofunkcyjny. Takiego obiektu w Opolu nie było. Marzy mi się, żeby jeszcze chociaż jeden taki obiekt w Opolu kiedyś się udało zbudować, ale sprawdzimy, jak on przystaje do naszych zapotrzebowań i kto wie, czy w przyszłości w jakiejś innej dzielnicy miasta również taki obiekt nie powstaje. Natomiast cieszymy się bardzo z tego, jak powstają w tej chwili, bo to jest naprawdę ekstra klasa, jeżeli chodzi o takie obiekty. I nie wiem, czy gdzieś tak dobry, multifunkcjonalny obiekt istnieje, a że przy okazji on jest okrąglaka, to jeszcze podwójnie jakby rezonuje na oba obiekty i daje pozytywny efekt. 6 milionów 300 to jest taka końcówka, bo dobrze wykonanie idzie. Polder Żelazna. Obserwowaliście Państwo parę tygodni temu, co się działo, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Opola i Polski. Panikę, milionowe straty znowu w wielu częściach województwa. Cieszę się po raz kolejny z tego, że ta inwestycja jest na liście inwestycji miejskich, bo łatwo było jej nie realizować. Bo to nie jest inwestycja miejska. To jest inwestycja, która powinna być realizowana z budżetu centralnego, z budżetu rządowego, dlatego że dotyczy zabezpieczenia przeciwpowodziowego całej Odry. Oczywiście w dużym stopniu wpłynie również na zabezpieczenie Opola, ale jest to inwestycja taka do wspólnego garnka. Dzielimy się tym, co mamy, uczestniczymy w różnych inicjatywach, które mają charakter pozamiejski. Tak jest w tym wypadku. A że i my czasami otrzymujemy pomoc, wsparcie, to również w ten sposób możemy za to wsparcie podziękować. Duża inwestycja na 90 milionów, mniej więcej taki jest założony budżet w tej chwili. 1/3 dołoży miasto. Sama dokumentacja była przygotowana przez miasto, to też wyrazy podziękowań dla tych osób, które parę lat temu już rozpoczęły pracę nad dokumentacją, która dzisiaj jest podstawą dużej inwestycji i z informacji, które mamy z Wód Polskich, ta inwestycja powinna w najbliższym czasie ruszyć. Umowa będzie podpisana w najbliższych dniach. Nie ma już przeszkód do tego, żeby tę umowę podpisać, więc duża inwestycja związana z bezpieczeństwem Opola, ale z bezpieczeństwem ale również brzegu i innych miejscowości położonych wzdłuż Odry, również tych blisko Opola, jak Żelaznej choćby, będzie realizowana. Jeżeli tempo będzie właściwe, to w przyszłym roku powinniśmy wydać 15,5 miliona na tą inwestycję, chociaż też trzeba powiedzieć, że to już chyba trzeci rok z kolei, trzeci czy czwarty, kiedy tę inwestycję wpisujemy i czekamy na jej realizację. Trzymamy kciuki, że wreszcie ta inwestycja również jest finansowana w oparciu o środki unijne. Wcześniej zdecydował się przekazać te środki zarząd województwa, więc jest to inwestycja wspólna samorządu województwa, samorządu miasta i inwestycja rządowa. Kamionka Piast. Jak Państwo widzicie, dzielnica, która przeżywa bardzo dobre zmiany w tej chwili, więc myślę, że ta zmiana również jest bardzo potrzebna dla tej dzielnicy. Ulica 1 Maja, okolice dawnej cementowni Piast,
Po pierwsze, doczekała się inwestycji mieszkaniowych i kto wie, czy tych inwestycji mieszkaniowych nie będzie więcej. Po drugie, wszystko wskazuje na to, że będzie nowy właściciel zakładów naprawy taboru kolejowego, który też może wpłynąć na dynamikę spraw w tamtej dzielnicy, więc zagospodarowujemy na miejsce rekreacji, którego w tamtym miejscu brakuje, część kamionki Piast. Parę lat temu jeszcze w pierwszej kampanii wyborczej mówiłem o tym, że jest taka możliwość, żeby tamto miejsce w ten sposób zabudować wspólnie z kandydatami mojego komitetu. Dzisiaj to się realizuje. Również realizuje się dzięki pieniądzom unijnym i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, za którą dziękuję. Dostaliśmy taką dotację. Możemy realizować inwestycje. Prawie 10 milionów złotych chcemy wydać w roku 2021. Fantastyczne, myślę, miejsce również dla nurków, także znowu inwestycja dla ludzi, dla tych, którzy chcą spacerować, wypoczywać, a w tamtej okolicy takich miejsc brakuje, więc myślę, że będzie wspaniale przyjęta przez mieszkańców. Projekt Aquaparku, znowu inwestycja dla ludzi. Wybiegamy trochę lat do przodu, bo na razie mówimy o projekcie i te prace projektowe jeszcze potrwają pewnie do 2022 roku, więc przygotowanie projektu jeszcze trochę czasu zajmie, ale w tym czasie prowadzimy prace związane ze stadionem, więc to też jakby jest efektywnie wykorzystywany czas. Nie czekamy, tylko przygotowujemy się. Szacujemy, że około 1 000 000 złotych w przyszłym roku na ten projekt Aquaparku wydamy. Inwestycja, na którą wszyscy czekają, myślę, że jeszcze fajniejsza niż cieplak. Trochę jeszcze poczekamy, ale to tak jak mówię, okoliczności, a po drugie przede wszystkim kwestia związana z boiskiem, ze stadionem do rozwiązania. Inwestycje proekologiczne, w tym wypadku program Czyste Powietrze, program, za który dostaliśmy, warto się chwalić, przepraszam, że tak, chociaż oczywiście to nie zmienia tego, że jesteśmy skromni, ale warto się chwalić, podziękować też pani naczelnik Grabiedzę i całemu zespołowi. Parę lat temu opracowany program Czyste Powietrze został jedną z 10 najważniejszych inwestycji, tak zwanych top inwestycji komunalnych w Polsce. On cały czas się dzieje, co roku mieszkańcy dostają dotacje na wymianę pieca. Rząd w tej chwili wprowadza podobny program, więc cieszę się, że o parę lat wyprzedziliśmy te działania. I również jest to zauważane również w innych klasyfikacjach. Ostatnio drugie miejsce w rankingu Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o samorządy miejskie, najwyższe w historii miasto Opole otrzymało. Podkreślono właśnie wtedy, przyznając nam tę nagrodę, to, że miasto prowadzi tak wiele inwestycji proekologicznych, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego i ten program jest jednym z tych takich programów, które się w to wpisuje. Budowa przedszkola w Opolu Malince, pierwsza z takich inwestycji na osiedlu Malinka. Dokumentację tego przedszkola już mamy, za chwilkę będziemy wybierać przetargu wykonawcę, po to musimy uchwalić budżet i w przyszłym roku powinna ruszyć budowa. Fajny obiekt położony w dobrym miejscu, funkcjonalnie myślę, że pomoże wszystkim rodzicom, mamom, tatom, którzy w tamtym miejscu mieszkają i narzekali na brak przedszkola na Malince. Pomimo tego, że w oświacie jest tak jak jest, czyli tego, że dostajemy mniej pieniędzy na oświatę w rok do roku, chociaż wydatki są większe, nie zapomnieliśmy i wywiązujemy się z tych deklaracji. A tu jeszcze raz przypomnę, że to jest inwestycja, o którą wnioskował Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, który wskazał też lokalizację, więc wyrazy uznania i podziękowania dla nich za tą inwestycję. Budowa sali gimnastycznej PSP 11, również pozdrowienia dla dyrekcji szkoły i rodziców, którzy zabiegali o tą inwestycję. Jeszcze przed wyborami złożyłem takie swoje zapewnienie i dzisiaj jest realizacja tego projektu. W zeszłym tygodniu przekazaliśmy plac budowy inwestorowi, więc myślę, że w najbliższych dniach prace się rozpoczną. Wartość zadania 7 milionów złotych, do wydania w 2021 4,5 miliona złotych. Fajna inwestycja, duża hala, duża szkoła, więc cieszę się, że te warunki poprawiamy. Hala namiotowa, mniejsza szkoła od niedawna w Mielowicach. Możecie Państwo na zdjęciu zobaczyć boisko, jakie mają do dyspozycji uczniowie tej szkoły.
za budynkiem szkoły. Chcemy to poprawić. Propozycja zbudowania lekkiej hali namiotowej, takiej choćby podobnej, jak jest przy liceum naszym numer 9 na Oleskiej, jeszcze w paru innych punktach, zaakceptowana przez dyrekcję i myślę, że w przyszłym roku tą halę uda się postawić i będzie ona cieszyć dzieci, które będą nareszcie mogły ćwiczyć nie tylko pod chmurką, ale również pod dachem. Kolejna inwestycja oświatowa, PLO numer jeden, tak jak Państwo przypominacie sobie w poprzednich latach, były takie inwestycje choćby w szkole w Nowej Wsi Królewskiej, czy przy drugim liceum ogólnokształcącym. Przychodzi czas na pierwsze liceum, poprawiamy warunki uprawiania sportu przez dzieci. Temat kolejny, Malina, dzielnica Malina peryferyjna, tam mieszkańcy zaproponowali, że wspólnie w ramach budżetu obywatelskiego i budżetu gminy zbudują sobie świetlice. Na Malinie przez lata brak było obiektów publicznych, większość obiektów miała charakter prywatny, poza w zasadzie budynkiem szkoły, który w ostatnich latach również był przekazywany, użyczany różnym stowarzyszeniom. Nie było takiego miejsca, które byłoby po prostu miejskie, nasze, mieszkańców. Stąd prośba, żeby zbudować tam świetlicę wielofunkcyjną i taka decyzja z naszej strony jest wspólnie z Radą Dzielnicy uzgodniona. Prace powinny ruszyć, myślę, lada dzień. Szkoła, która do tej pory była publiczna, w zeszłym roku została sprzedana Stowarzyszeniu Oświatowemu, tak żeśmy się porozumieli z Radą Dzielnicy. I w miejsce to budujemy zupełnie nowy budynek, czyli jest szkoła, ale będzie też świetlica dzięki temu, która myślę mieszkańców ucieszy, bo dzielnica się rozwija, pojawia się coraz więcej domków jednorodzinnych. I czemu się nie dziwię, bo jest sympatycznie, fajnie położona. Trzecie liceum, budowa boiska. Tu rozwija się infrastruktura. Infrastruktura poprawia się. Wcześniej pojawiło się, już parę lat wcześniej pojawiła się bieżnia, potem tą bieżnię trzeba było remontować, teraz przychodzi na boisko. Cała wartość zadania 800 tysięcy, dodajemy prawie 600 tysięcy w 2021 do wydania. I to jest ostatnia inwestycja, taka stricte oświatowa, natomiast niesportowa ostatnia, bo wymiana tartanu z zeszłego roku, czyli z tego roku, jeszcze przechodzi na rok przyszły. Mieliśmy swoje problemy związane z wyborem wykonawcy i COVID nam to wszystko pokrzyżował, ale liczymy wiosną do zadania wrócimy. Wartość zadania na około 2 miliony złotych i tyle chcemy wydać w roku 2021. Jak się nam uda zrealizować wszystko, to wierzę, że w czerwcu znowu spotkamy się na festiwalu skoków, którego w tym roku nie było przez COVID i inne obostrzenia. Przyłącza budynków do sieci ciepłowniczej. Różne budynki, w tym w ogrodzie zoologicznym też chcemy postarać się o środki zewnętrzne, żeby tą starą kotłownię zmienić na nową. Więc to będzie realizowane na poziomie 2 milionów złotych. Plus oprócz tego wraca do budżetu program rozwoju placów zabaw. My w tym roku ściągnęliśmy 800 tysięcy, które były na to zadanie, przenieśliśmy na ten rok. Dlatego w roku 2021 zgodnie z obietnicą kwota jest dwukrotnie wyższa. 1,650 tysięcy na remonty i modernizację placów zabaw. Ocieplenie budynku, szansa na Małopolskiej. Kolejna inwestycja w czyste powietrze, około 800 tysięcy chcemy wydać w roku 2021. Podobnie jak przy PSP numer 29. Przebudowujemy również budynek Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Jak Państwo wiecie, ten ośrodek połączył się z pracownią psychologiczną, która też na Wyspie Pasiece miała. To jest konieczność dostosowania tych budynków. Co niniejszym robimy duże zadanie, 2 miliony 300 w roku 2021 do wydania. Ciekawy projekt Opole w XXI wieku, czyli Opole Plus. Chcemy skupić w jednej aplikacji wiele funkcji, które związane są z korzystaniem z usług miejskich. To jest projekt Opole Plus. Osobno jeszcze będziemy o szczegółach tego projektu mówić. Szacujemy, że wszystkie pieniądze wydamy w przyszłym roku na ten projekt około 5,5 miliona złotych. Wartość dofinansowania unijnego 85%. Więc na pewno będzie to duża zaleta dla mieszkańców i ułatwienie w korzystaniu z miejskich usług i różnych. Natomiast o szczegółach projektu jeszcze powiemy. Założenie jest takie, że wejdzie on w realizację w przyszłym roku.
Wykupy gruntów i nieruchomości 4 miliony złotych. Mówimy tu o nabyciach do bazy zasobów, bo oprócz tego będziemy wykupywać grunty pod drogi. To jest nieco inny charakter, to są większe środki. Mamy też nareszcie remont, którego doczekamy się przy Nysy Łużyckiej. To jest przy, o, tutaj nie pokazuję do końca tego może zdjęcia, ale to jest przy tych wieżowcach, które są przy rondzie, przy rondzie 3 maja, Konstytucji 3 maja. Zaplecie tu jest straszne, podziurawione i tak dalej. Mieszkańcy wiele lat o to prosili, a jest tam parę obiektów publicznych, między innymi straż pożarna, ale również przedszkole, więc chcemy poprawić to miejsce w bardziej dogodny sposób. Przebudowa budynków miejskiej szkoły mechanicznej, 500 000 złotych. To jest, część dotyczy też tego Zamku Górnego, więc to są inwestycje związane z tym zadaniem, z tymi obiektami. Głównie to te przestrzeń szkoły mechanicznej. Dbając o czyste powietrze, oczywiście idziemy również w kierunku zakupu autobusów elektrycznych. Wygraliśmy konkurs ogólnopolski na dotację w Ministerstwie Infrastruktury dla autobusów elektrycznych. Dzięki temu mamy szansę kupić 5 elektryków. Pierwszy przetarg, który jest na zakup tych elektryków, unieważnimy, będziemy go powtarzać, ale mamy do zrealizowania oprócz zakupu elektryków również zbudowanie miejsc do ładowania tych autobusów, również zakup baterii alternatywnych dla autobusów, więc około 20 milionów złotych chcemy wydać na to, żeby pojawiło się 5 nowych autobusów elektrycznych. Znowu 85% to jest dotacja unijna i nie wykluczamy dalszych zakupów autobusów elektrycznych, jeżeli będzie możliwość ubiegania się o dotację. Dzięki temu czystsze powietrze w Opolu, a poza tym komfort korzystania, cisza, to są zalety takiego rozwiązania. Także to zadanie jest wpisane na budżet przyszłoroczny.